Jedziemy dalej. KTM Bartka odpalił, także lecimy dalej. Wojtas, nie mów, że coś się stało. Co? Nie wiem, silnik się skończył, ktoś napierdala silnik. Nie gadaj. Nie, żartujesz. Przecież na koło niedawno szedł. Muszę. Weź go zapadł. Ja pierdzielę. Nie to. Nie mów, Bartek, nie mów. Ale wiesz co to jest? Enduro, wiesz? Tak, o to właśnie chodzi. A zdążyliśmy rozmawiać, kurwa. Nie stać cię na kurwa na stary samochód, motory. Nie zapalaj go w ogóle. A co, co się dzieje? Kolba jebła. Orba, albo kosz przym głowy się rozkręcił. Albo kosz. Cholera wie, nie? Ale dobra, wszystko... To ty już nie popchnij. Przepinaj to na tył i... Co to było? Holujemy. Nie, ja go tu zostawię, pójdę sobie po samochód, przyjadę przeciągkowi. A wiesz, że kradną? No my zostawiliśmy, to chłopakowi chcieli zabrać ze samochodu. 20 minut. Tak? No. Nie, 10 minut. No. Już się kurwa zatrzymali. 10 minut i już pakowali do samochodu. Ślizgawica, a oni się kurwa zatrzymali, żeby motor zajebać. No. Rozsądny. A był w rowie. W rowie był, no. Albo gdzieś go...
Może krzakami go przykryjemy. Krzakami tutaj na śluty to sobie go zapcha. No i co? Lekcie się bawi. A ty? Poradzę sobie. No i tak pewnie zarobię grosza. Do momentu, kiedy zgaśnie. To się spotkamy jeszcze gdzieś w połowie. To może jedziemy na poligon, co? Nie będziemy gwalić tak. No. No jedziemy na... Nie wiemy, tylko tu kawałek został. A Wojtas? Dobra, nie się nie przyjmuję. A gdzie, jak ty pójdziesz, na pieszo do domu? Nie żartuj. Chodź, go odwieziemy. Jedźcie. Nie, no my go odwieziemy. Weźmiesz słowo Wojtka? Ale jak mamy go w zaciągu, jak nie mamy dwójki. Ale nie, no na dwójkę. A, na dwójkę, tak. No. Pojedziemy na poligon. No, a my Wojtka zawieziemy do chaty i pojedziemy na poligon. No, tylko pani ostatnio jest na chatoki czekają. Aha. Nie. Co? Nie, no zawieziemy Wojtka. Zawieziemy, no. To chodź tam, zostawimy motocykl na parkingu. Gdzie? No tam. Tak ładnie się go postawi i tyle. Nie było widać, położyć go i ten. No. Jedź tam. Jeszcze damy radę. Jedź tam. Nie, no wy też jedźcie. Nie, no zawieziemy cię do chaty. No przecież nie będzie na pieszo, kurwa, zapierdalał. Zawieziemy go i pojedziemy sobie tu na poligon trochę pojeździć i tyle. A najwyżej się umówimy innym razem, no. Bo co zrobię? To nawet na Kramsku takiego wyjazdu nie było, kurwa. Yamaha z wody wyjechała i odpaliła. No. Ale tam byliśmy busami, można go było przypać i jest inaczej, dobrze, nie? To lecimy. No, to lećka, nie? No. Nara. Nara, chodź go tam. Do jutra. Do jutra. Napraw do jutra, nie? Nara. Dobra, to jeszcze sobie odpoczniemy. Chwilę, no, poczekaj, odpoczniemy, napiję się wody i pojedziemy. Przestawimy motocykl. Nie, no musimy go tam schować na prostego parkingu, żeby wiedzieć, gdzie leży. Ja skupił 2 miesiące temu taki piękny motocykl KTM 690 LC4. No i go rozpipczył po 2 miesiącach. Prawdopodobnie koszt sprzęgłowy, ale może to być też i korba. No, nie najeździł się chłopak. Nie kupuj kota w worku. Tak. Ale ładny, nie? Był. Ładny był. Był. Ładny był. Będzie, ale będzie ładny wydatek. Będzie ładny wydatek. No mam nadzieję, że... A ty patrz, ma tutaj temperaturę. Widziałeś? Widziałem. Pięknie. To taki mały adventure jest, nie? Bym powiedział. No. No tak, bo to nie jest enduro. Wojtas pojechał po samochód, żeby i przyczepkę, żeby go zapakować. To kondominium jest najlepsze, nie? Tu wszystkie narzędzia są. Tu można remont silnika robić. No, próbował. Próbował. Ale jednak mówi, ale na Leowińczym, nie? No nie odpalimy go, no bo... Nie pokażemy. Próba, jak... ale nie, była próba, no ale to tam coś rzęzi, nie, w nim. No ale fajny, fajny. Fajnie na koło idzie. Na nowej oponie. I co, warto taki kupić? Nie. Nie. Ja mam LC4. Taki, który się psuje, nie warto. Nie, takich się nie kupuje. Jeszcze z takimi, jak już widzę taki zegarek, to już cofamy się do przeszłości, kurde. Powrót do przeszłości. 99 rok, no ale maszyna miała służyć długo i szczęśliwie. Służyła właśnie długo. Służyła, no jechaliśmy właśnie na miejscówkę i presji nie wytrzymała. Zobaczyła Sławasa i to koło ciebie ale jechał. Ale zobacz, temat, chodź, bo tego jeszcze, takiego hitu nie widzieliśmy. No. Temperatura oleju. No, to jest no. I patrz, jeszcze ciepły jest.
Ile on ma stopni teraz? Prawie 50. No, 50 stopni ma. Te, ale hit. No. To jeszcze cieplutki, ty. No. My tu specjalnie czekamy, żeby nie zaiwanili tego KTM-a. Wiesz, tak jak Tomkowi chcieli zawinąć tak do samochodu. Ale zobacz, kiwaczka poczekamy ma. No kiwaczek jest, no. A KTM się widzisz, boi kiwaczka. Tu patrz, w 90-tych latach montował. Nie, no to w oryginale jest. Fajny Leo Vincin, ale no nie posłuchamy go w tej chwili. Możemy go spłacić, ale tylko raz. Tylko raz, no bo nie, już potem Wojta sobie nie poradzi. No. To co wypadnie, to może mu w plecach. No. Tu kurde, patrz. To jest endurowiec, patrz. No, prawdziwy. Prawdziwy. Na zwarze jeździ. Nie, nic na zwarze jeździ. Nie. Zawsze w lewo tylko skręca. Ale zobacz, tu patrz, zobacz co zrobił za patent. Mówi nie, kobiety nie będę woził. Nie, nie, ty nie jeździsz ze mną. Nie, nie. Zablokowane. Wojtas, no życzymy ci, żebyś kurczę tam miał tylko mało problemów, żeby tylko ten koszt sprzęgłowy tam był do roboty. Małe koszta i widzimy się znowu na enduro, a mieliśmy taką traskę pojechać, no. Plan ambitny, no. Plan ambitny, ale... O, i to mi się podoba, widzisz, zobacz jak fajnie ułamana klamka. Widziałeś? Zawodowcy. Czekamy na Wojtasa, zaraz będziemy ładować. Chłopaki pojechali na swój teren, a my czekamy. Mamy w takiej dziupli tutaj, o, Sława sobie pod dach motocykl wsadził. Tu mamy zaraz te kibelki takie małe. Papier toaletowy ze sobą mamy. Pięknie w lesie jest. O, tu jest też kibelek. I ten worek. Nie, to można tak usiąść tam. Rozumiesz, tam się... Tu się kitrasz i... Tak, siadasz i... Siadasz i robisz. Zamykatko jest. Tam ktoś uszykował już na ognisko. Chyba las chcieli podpalić. Czy nie widziałeś? Przecież ma zbierać chrust. Mamy zbierać chrust. No. Dobra. Wojtas, gdzie jesteś? Bo my na poligon chcemy jeszcze jechać. Jest Samon. Enduro. To przyjaciel twój. Konkretny hardcore jest tu. Enduro! Kurde, mać! Lepiej chrust. Chrust lepiej zapakować. Walnąć ci trochę na przyczepkę chrustu? Zmieści? No. Tam patrz, uszykowaliśmy całą sterkę. Ostatnia droga KTM-a. To daj znać jak tam, napisz mi. Jo. SMS-em. Jak rozbierzesz. Ja już bym siedział i to robił. Ja zaraz jadę, przebieram się i gdy robię. To mi dzwoń. Ale to dzisiaj mi daj znać, dobra? Co ze sprzęgłem? Czy sprzęgło, to, czy... No, ściągnę tą pokrywę od sprzęgła, zobaczę sprzęgło. Nie? Bo ja widziałem, że tu masz zestaw narzędziowy, wiesz, i tu wszystko można na tym robić. Jakąś wiatę ze sobą wozić, nie miał gdzie robić. I miejsce no by było. Pawilon MX-a rozkładamy, boczki z boczkami, materac i tyle jahanec. Nie? No bo w sumie mamy gdzie. Pawilon stoi. Pawilon stoi. Czekaj. Najgorsze za nami. Nie, tył, poczekaj, to ja wezmę, za tył złapię, poczekaj. Poczekaj, weź łapę, bo ja nie chcę na ten kręgosłup się ten machać. Trzymaj. Zawahać. Zawahać, zawahać, zawahać. Dzięki. Ale jak ładnie wygląda na tej przyczepce. On, kurde, tu. Ile dałeś za nią? Takę? No. Nie wiem,
kurwa, 200? O Jezu, dużo. Mało, no co ty. Teraz? Znaczy teraz nie, ona ma za 3 lata, teraz... Chłopie, teraz nie kupi za te pieniądze. No ja. Ona wcale nie jest, bo ona jest malutka, nie? No, ale motory wejdą dwa. Tak dwa, ci powiem to na styk. A wiesz, jaki będzie tytuł? No. On na początku jebnie zdjęcie. No. Na przyczepce. No, trzymam. Na początku jebnie zdjęcie na przyczepce i będzie tak. Ulubione środowisko LC4. Nie, nie róbcie mi tego. Dobra. Jak ktoś kupuje Lagunę. Jaki tytuł Wojta znać? Jak ktoś kupuje Lagunę, nie? Renault Lagunę. No. To jak widzą ją na lawecie, to jest ulubione jego środowisko. To co dać? Tak, królowa lawet. Królowa lawet. No to co dać? No. Nie wiem. Wymyśl coś, kurde. A na szybko. Laweciara. No, laweciara. Napisz, że paliwa brakło. Laweciar. No. Paliwo, tak, paliwa ci zabrakło, dobra. Nie, nie paliwa. Ostatnie tchnienie LC4. Nie. Wojtas ma problemy. Na enduro. To musi być takie z jajem. Przegrał rurę. Ale ładnie ją wygrzałeś. Ty. Wygrzał rurę. No, ładna jest. Wygrzał rurę i stanął. Lubię mieć ciepłą rurę. A te podnóżki... Ale nie! Ej, to jest czwórka. Czwóra i rura. Czwóra i rura. A to dla kobiety zrobiłeś te podnóżki z tyłu? Tak. Zatrytytkowane, żeby ze mną nie jeździła. Aha, wiem. Nie, nogawka mu się wkręca. W klamkach jak jeździ, to nogawka mu się wkręcała. Dobre, dobre. Idź pan, pery. Jeszcze łożej. Pewnie. Jeszcze nie raz się spotkamy. Nie tak. Najważniejsze, że na koło jeździ. No. Bierze na koło. To się bierze. Ja ją trochę usprawniłem, bo... A wiesz, że LC4 ten 200 leci? To może i leci. Z przepaści. Ten z przepaści leci. Ja trochę usprawniłem, bo to był oryginalny gaźnik, taki zjebany Delorto. No. Ja mu założyłem Teichina, nie? O, dlatego to... on tak fajnie wstaje na to koło. W tamtym gaźniku w życiu bym tak nie zrobił. Czwóra i rura. Małe podnóżki ma, nie? To małe, to są te oryginalne, muszę je zmienić, bo mnie wkurzają. Chcesz od mojej bety? Nie wiem, czy będę będą pasować. Będą. To jest raczej zunifikowane. LC4 i rura. I to mi się podoba. Nie dam ci, bo ja jak wymienię motor, to zamienię, dam tamte. Bo te, co dostałem, to kurczę 400 kosztują. To szkoda ich, nie? Szkoda. No to nie. Muszę trzymać te stare klamoty, bo to przy zmianie, nie, to lepiej sobie już założyć te swoje. A... Tak. Ja nie mówię, że są nowe, ale nie, jaką ale... Jaką mam wąską piastę, nie? Co? Jaka wąska piasta tu. No. No bo to jest adventure, nie? To ja motor. Dobra. Lubi to. Lubisz to, suka. Ale ma jeszcze ten miernik temperatury oleju, nie? Tak. No. Taki sam ma na... Wiem, widziałem, na chłodnicy. Na chłodnicy, no. Czyli to jest dokładane, to nie jest oryginalne. A wentylatory ma? Tak. Ma. Ten już się nie może doczekać. Nie, no trochę... Jest trochę ciężki, ale daje radę, nie? No. Nie odstaje od chłopaków, jak jeździmy. Ile on waży? 60. 160. Czyli tak jak ta WR-ka. Nie, no WR-ka była lżejsza. Lżejsza była? 120 chyba niecałe. Ale to co przemaz miał, ten Bartek, to była cięższa. To była TT-tka, nie? Była cięższa, nie? 165 kilo. No to kilo. Podobne do tego, nie? No.
Ona jest fajna, bo ma, wiesz, ma skoki zawieszeń, ma prawie po 300. To jest taki, kurde, zrobiony, wiesz. Na kiwaku, nie? Na kiwaku. Na razie to jest atut. No tak. Żeby je szybko jeździł. No. A co się stanie wkrótce? Jak nie dzisiaj. Jak nie dzisiaj. Doczekamy na poligonie za tobą. Wojtas, dawaj znać. Aż taki szybki nie jestem, nie? Akurat Sylwestra, nie? Mega sprawa. Ja bym sobie siedział do północy. No, zrobię taki specjalny odcinek sylwestrowy. Z garażu. Remont LC4. Z garażu. Chcesz kamerę do garażu? To trochę dostał, nie? Że ja się dobra, nie znam. Jaro, no. Zbieraj dupę. Zbieramy dupę. Wojtas, trzymaj się, nie? Dzięki. Enduro! Lepiej się witać. Poczekaj, Daniel chyba dzwonił. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.